Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Za nami pracowity tydzień, jeżeli chodzi o zmagania piłki ręcznej kobiet. Młyny Stoisław Koszalin rozegrały dwa spotkania. Najpierw zmierzyły się w ramach 1/8 finału Pucharu Polski ze Startem Elbląg. To spotkanie dostarczyło sporych emocji, bowiem wydawało się, że będzie tutaj wyrównana walka. Początek oczywiście był wyrównany, ale później już zdecydowana dominacja jednej z drużyn. Zobaczmy krótką relację z tego spotkania, także pomeczowe wypowiedzi. W ramach 1/8 finału Pucharu Polski Młyny Stoisław Koszalin zmierzyły się we własnej hali ze Startem Elbląg. Obie drużyny to sąsiedzi w ligowej klasyfikacji. Puchary jednak rządzą się własnymi prawami. Tutaj jest jedno spotkanie i zwycięzca awansuje do kolejnej fazy. Rywalizację rozpoczynamy od bramki dla gości Joanny Wołoszyk. W odpowiedzi dla zespołu koszańskiego trafia Karolina Mokrzka. Cały czas trwała wyrównana walka z lekkim wskazaniem na gości. Bramka dla drużyny przyjezdnej Pauliny Stapurewicz. Koszalnianki po raz pierwszy wychodzą na prowadzenie w 16 minucie po trafieniu Gabrieli Urbaniak. Ponownie zespół koszański wychodzi na prowadzenie, bramka Hanny Rycharskiej. Rywalki zdołały odrobić stratę i wyjść na prowadzenie po trafieniu Nikoli Szczepanik. Chwilę później odpowiada dla zespołu koszańskiego Paula Mazurek i jest remis 9-9. Tym samym nasza zawodniczka rozpoczęła serię bramkową miejscowej ekipy. Zakończyła również Paula Mazurek. W tym momencie zespół koszański prowadził 13-9. Goście starali się odrobić stratę. Bramka Wiktorii Tarczyluk. W odpowiedzi dla zespołu koszańskiego Gabriela Urbaniak. Ponownie Gabriela Urbaniak w roli głównej. Bramka na 16-10. W końcówce pierwszej części meczu zespół przyjezdny nieco zmniejszył dystans. Bramka dla gości Nikoli Szczepanik. Po pierwszej połowie Młyny Stoisław Koszalin prowadziły 16-12. Na początku drugiej części goście zdobywają bramkę. Trafienie zalicza Katarzyna Cygan. Później rywalizację zdominowały koszalnianki. W odpowiedzi Hanna Rycharska. Kolejna bramka dla zespołu koszańskiego, tym razem trafia Żaneta Lipok. W ataku koszalnianki i ponownie trafienie, tym razem Martyna Żukowska. Bramkę dla zespołu koszańskiego zdobywa Gabriela Urbaniak. Serię bramkową naszych szczypiornistek kończy Hanna Rycharska. W tym momencie zespół koszański prowadził 26-14. W końcówce zespół przyjezdny starał się nieco zmniejszyć dystans. Bramka dla gości Katarzyny Cygan. Serię trzech bramek z rzędu kończy trafienie Wiktorii Kostuch. Ostatnią bramkę w tym meczu zdobywa zespół koszański. Na listę strzelców wpisuje się Gabriela Harris. Ostatecznie koszalnianki pokonują Start Elbląg 32-22. Dla zespołu koszańskiego po 7 bramek zdobyły Gabriela Urbaniak i Hanna Rycharska. 6 trafień Pauli Mazurek. Dla gości 4 bramki zdobyła Katarzyna Cygan. Pierwsza część całkiem niezła w wykonaniu pana podopiecznych. Druga część, no to tak jakby ta bramka koszańska była dzisiaj tutaj zamurowana, no ta skuteczność chyba pozostawiała wiele do życzenia. No dokładnie. Początek meczu tutaj napawał optymizmem i dopóki realizujemy to, co sobie założymy, to, co mamy przygotowane pod dany zespół i to funkcjonuje, to gramy równorzędne zawody. No niestety, na drugą połowę chyba zostaliśmy w szatni. Kompletna indolencja strzelecka, rzutowa, słaba, bardzo słaba postawa w obronie, no i to się złożyło na fatalny wynik w
końcowy. Były takie momenty w tej drugiej części, że no, trener rozkładał ręce po każdej kolejnej próbie rzutowej, no to tylko gdzieś tam trzeba nad tym chyba popracować. No niestety, no każda wie jak bramkarka broni, tak? Analizujemy to. Ja nie wyjdę na boisko i nie będę podejmował decyzji czy rzutowych, czy decyzji boiskowych za dziewczyny, także no one to muszą zrobić i wykonać się jak najlepiej. No niestety dzisiaj druga połowa pokazała nam, że jeszcze daleka droga przed nami, dużo nauki, dużo pokory i musimy się wziąć do porządnego zapieprzu i po prostu realizować to, co sobie zakładamy przed meczem. Chyba nastroje dzisiaj lepsze niż po weekendowej kolejce wyjazdowej. No dzisiaj mecz zupełnie inny, zespół zupełnie inaczej się zaprezentował, no i to też trzeba powiedzieć, że w pełni zasłużył na to zwycięstwo. No tak, zupełnie inne nastroje. Trochę popracowaliśmy w tym tygodniu przez te dwa dni, poniedziałek, wtorek, nad świeżością, żeby dziewczyny zyskały tą świeżość. Trochę treningi były lżejsze, więcej, bardziej taktyczne, techniczne. No i to było dzisiaj widać, aktywność w obronie. Bramkarka później robi swoje. No i w ataku była o wiele szybsza gra, dynamiczniejsza i każdy coś chciał pograć i każda z dziewczyn coś próbowała zrobić, także to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. No właśnie trzeba powiedzieć jedną rzecz, tutaj trudno komukolwiek naszej drużynie coś dzisiaj zarzucić, bo właściwie chyba wszystko wychodziło. Tak i no, jak już powiedziałem po meczu w Kielcach, że z Kielcami zagraliśmy mądrą piłkę ręczną, tutaj też właśnie ten spokój w ataku, dobre rozgrywanie piłki, dobre decyzje podjęte, no, pozwoliło nam osiągnąć taki wynik. Mogliśmy też popracować nad pewnymi elementami, ta gra 7-6, którą chcemy coraz częściej wprowadzać, a żeby tak poprzeszkadzać trochę przeciwnikom. Trenerze, gdyby nie te kombinacje taktyczne na koniec meczu, to ten wynik byłby zdecydowanie bardziej okazały, ale mimo wszystko przy tak dużej przewadze była taka okazja. No tak, ale mówię, też chcemy dać pograć wszystkim zawodniczkom, wszystkim, które były zdrowe, bo na przykład jeszcze Borysławska no, po kontuzji to nie było takiej potrzeby, żeby grała. Tak samo Ania Mączka, daliśmy jej odpocząć, bo będzie nam potrzebna w innych meczach. Mamy ogromny problem ze skutecznością w ostatnich meczach, nawet ligowych. Staramy się nad tym pracować na treningach, ale zbyt szybko tego nie przeskoczyłem, po prostu jest potrzeba treningów i tyle mogę powiedzieć w tej kwestii. Nie można powiedzieć, że to jakoś tak delikatnie potraktowałyście puchar, po prostu gdzieś to spotkanie wam nie wyszło. No tak, po prostu nie poszło po naszej myśli, miałyśmy inne założenia, wyszło kompletnie inaczej, dużo błędów, bardzo słaba skuteczność, tak jak już powiedzieliśmy i to przyczyniło się na wynik taki, jaki mamy. Zagrałyście od początku do końca bardzo konsekwentnie i w ataku, i w obronie i to wszystko dzisiaj chyba zafunkcjonowało. Tak, przede wszystkim po bardzo, bardzo słabym meczu ligowym ostatnim z Lublinem chciałyśmy się zrehabilitować, chciałyśmy przede wszystkim przed własną publicznością zagrać dobrze, zagrać konsekwentnie, zagrać od początku, żeby kibice zobaczyli, że walczymy, że jesteśmy zaangażowane, także fajnie, że nam się to udało od samego początku, właściwie do końca. W końcówce trochę nowe warianty w ataku, nie do końca wychodziło, ale ze względu na wynik mogliśmy sobie na to pozwolić, więc myślę, że generalnie bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Właśnie też, jak można powiedzieć, dzisiaj w tym spotkaniu zafunkcjonowały każda zawodniczka. Właściwie te wszystkie, które weszły gdzieś tutaj, wniosły coś odpowiedniego do gry. To tylko świadczy o tym, że gdzieś ten mecz poprzedni macie już za sobą. Tak, w ogóle nie roztrząsałyśmy tego meczu i to, co cechuje nasz zespół i co jest kluczem do zwycięstwa w każdym meczu, to zespołowość. Jeżeli każda dołoży cegiełkę, to jesteśmy w stanie walczyć naprawdę z każdą drużyną. I dzisiaj naprawdę bardzo dużo rzeczy nam wychodziło i cieszymy się z tego meczu. Fajnie, że awansowałyśmy do dalszej części Pucharu Polski. No właśnie, Koszalin zawsze słynął z tego, że w pucharach zawsze się nieźle spisywał. No i tym razem też chyba liczymy na coś więcej niż tylko ćwiczmy. Też mamy taką nadzieję. Szczypiornistki Młynów Stoczniów Koszalin wygrały ze Startem Elbląg różnicą 10 bramek i awansowały do ćwierćfinału zmagań o Puchar Polski. Czekają jeszcze na rywala, a rywalem będzie zwycięzca meczu pomiędzy zespołem AZS AWF Warszawa, Piotrkowia Piotrków Trybunalski. Nasz zespół rozegrał jeszcze jedno spotkanie w minionym tygodniu. Był to mecz ligowy z Eurobudem JKS Jarosław. Tu już tak dobrze nie było. Zespół koszalinski doznał wysokiej porażki wyjazdowej. Posłuchajmy, co do powiedzenia mieli przedstawiciele obu drużyn po tym spotkaniu. Tylko pierwsze chyba 5 minut zwiastowało, że to może być wyrównany pojedynek, a potem dominacja naprawdę jednej drużyny.
No tak, duża nieskuteczność z naszej strony, no i zespół Jarosławia nam odskoczył na te kilka bramek, no i później musieliśmy gonić, to już nie dało się tego dogonić. Nasze rzuty dzisiaj były bardzo, bardzo nieskuteczne, dużo było rzutów zablokowanych, a jeśli nawet się udało, że piłka przeszła przez obronę, no to bramkarka stawała, złapała tą piłkę, także no bardzo, bardzo duża nieskuteczność, w tym jeszcze nieskuteczność w ataku, dużo niecelnych podań, no to za dużo. Dużo, jak na jeden mecz. A dzisiaj ze statuetką, z nagrodą dla najlepszej zawodniczki tego spotkania, ale dzisiaj chyba cały zespół zagrał na miarę oczekiwań. Tak, cały zespół zagrał na to, zapracował na to zwycięstwo, każda dołożyła swoją cegiełkę, no i cieszymy się, że w końcu zagrałyśmy naprawdę równy mecz przez całe spotkanie. Kontrolowałyśmy już ten mecz w pierwszej połowie, ale mecz trwa 60 minut, więc musiałyśmy być skupione przez cały mecz, bo już zdarzało nam się takie mecze, że prowadziłyśmy w pierwszej połowie, a później gdzieś to nam uciekało, więc cieszymy się, że udało nam się wygrać jeszcze taką różnicą bramek i że każda mogła grać. Nasze szczypiorniki przegrywają z Eurobudem i no niestety to jest kolejna porażka w zmaganiach ligowych, wysoka w wykonaniu naszej drużyny. Zobaczmy podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu, jeżeli chodzi o mecze pucharowe i ligowe, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Wyniki spotkań 1/8 finału Pucharu Polski. Młyny Stoisław Koszalin lepszy od startu Elbląg. Kaper Gminy Kobierzyce pokonuje Eurobud JKS Jarosław. Pogoń Szczecin przegrywa z Koroną Kielce. Do rozegrania pozostał mecz AZS AWF Warszawa Piotrkowia Piotrków Trybunalski. Wyniki 18 kolejki spotkań. Eurobud JKS Jarosław wygrywa z Młynami 29-17. Kaper Gminy Kobierzyce przegrywa z Perłą Lublin 26-29. Piotrkowia przegrała ze Startem 31-35. Mecz Zagłębia z Koroną przełożony. W tabeli prowadzi Perła z dorobkiem 48 punktów, 45 ma Zagłębie, 30 Kaper Gminy Kobierzyce, 27 Eurobud, 21 Piotrkowia, 14 Młyny, 12 Start i 4 punkty Korony. Program 19 kolejki. Młyny Stoisław Koszalin zmierzył się z Kaperem Gminy Kobierzyce. Start podejmuje Eurobud, Suzuki Korona Handball Kielce zmierzy się z Piotrkowią, Perła podejmuje Zagłębie. Żak Koszalin w miniony weekend rozegrał mecz wyjazdowy z Turowem Zgorzelec. Teoretycznie faworytem wydawała się nasza drużyna. Turów Zgorzelec przed tą kolejką zajmował ostatnie miejsce i raczej jest dostarczycielem punktów. Jednak ostatnio zespół ze Zgorzelca prezentuje się znacznie lepiej. Rywalizuje jak równy z równym, nawet z faworytami. A i w meczu ze Żakiem zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Niestety nasza drużyna doznała porażki w starciu z Turowem Zgorzelec i to jest kolejna porażka naszej ekipy. Liczymy na to, że już w najbliższym spotkaniu ta niemoc naszej drużyny zostanie przełamana i zespół koszański powalczy o zwycięstwo. Podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu w pierwszej lidze koszykówki mężczyzn, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań. Wyniki spotkań z minionego tygodnia w ramach 21 kolejki. Miasto Szkła Krosno przegrywa z Sokołem Łańcuch 90-100. Dziki Warszawa wygrywają ze Śląskiem Wrocław 81-73. W ramach 24 kolejki Śląsk-Wrocław pokonuje Księżaka Łowicz 96-86. Mecze 25 kolejki Turów-Zgorzelec pokonuje Żaka Koszalin 86-73. Księżak Łowicz przegrywa z Sokołem Łańcut 69-94. Kotwica pokonała na wjeździe miasto Szkła Krosno 84-73. Decka pokonała AZS AGH Kraków 76-74. Znicz Pruszków pokonał WHK Wrocław 81-69. Dziki Warszawa wygrywają z GKS-em Tychy 83-57. Start Lublin przegrywa z Górnikiem Wałbrzych 81-91. W tabeli prowadzi Sokół z dorobkiem 43 punktów, 42 ma Górnik, 41 Kotwica, 39 Politechnika GKS, 36 AZS AGH Kraków, 35 Dziki Warszawa i Start Lublin. Dolna część tabeli 34 punkty ma WKK Wrocław, 33 Śląsk, 32 SKS, tyle samo Żak Koszalin. 31 punktów miasto Szkła Krosno, tyle samo Decka, 28 ma Znicz Basket Pruszków, 26 Księżak Łowicz i 25 Turów Zgorzelec. Program rywalizacji na najbliższy tydzień. Śląsk 2 Wrocław w zaległym meczu zmierzy się z miastem Szkła Krosno. Kolejka weekendowa, Żak Koszalin podejmie Deckę Pelpin, Śląsk zmierzy się ze Zniczem, Górnik zmierzy się z Politechniką, WKK podejmuje Turów, AZS AGH zmierzy się z miastem Szkła Krosno, Kotwica podejmuje Start i GKS Tychy podejmie Księżaka Łowicz.
W miniony weekend nie grały zespoły występujące w pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. Zespoły wracają do rywalizacji. Nasza drużyna Kospol Gwardia Koszalin również zagra tym razem na wyjeździe. Tabela dla przypomnienia i zapowiedź najbliższej serii pojedynków. Tabela pierwszej ligi. Sokół Kościerzyna ma 37 punktów, 32 USAR Kwidzyn, 27 Kospol Gwardia Koszalin i trzecia Lokata. 23 mają Tytani Wejherowo, tyle samo KPR Gryfino, 19 SMS 1 Kwidzyn, 18 SMS 2 Płock, Szczypiorniak Olszyn 15, 11 punktów ma KPR Elbląg, 9 SMS 2 Kwidzyn, 8 punktów Sparta Oborniki i 6 Mazur Sierpc. Program 14. kolejki w najbliższy weekend Kospol Gwardia Koszalin zmierzy się na wyjeździe z KPR-em Elbląg, SMS 2 Kwidzyn podejmuje SMS 2 Płock, SMS 1 Kwidzyn zmierzy się z Sokołem Kościerzyna, KPR Gryfino podejmuje USAR-a Kwidzyn, Mazur Sierpc podejmuje Szczypiorniaka Olsztyn i Sparta Oborniki zmierzy się z Tytanami Wejherowo. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.